A drugie świadectwo, co chciałam powiedzieć, to jest o uwalnianiu słów. Że to świadectwo jest również właśnie w tym temacie bycia uwolnioną, że zauważyłam, że ja słyszę dwie rzeczy w swojej głowie. Jedna rzecz to jest jakiś głos i ten głos mi oferuje pewnego rodzaju narrację, oferuje mi jakieś informacje na temat rzeczywistości, tak? I on mówi, zobacz, właśnie bomby lecą, prawda? Taki głos. No i wtedy, tak jak tutaj się uczymy, my aplikujemy Bożą prawdę do takiego zjawiska. Natomiast ja chciałam wam dać kolejne narzędzie, które mnie bardzo, bardzo pomogło i mnie uwolniło. W Księdze Mojżeszowej jest taki moment, kiedy Bóg ogląda człowieka, patrzy na człowieka i patrzy i przyprowadza, stworzył zwierzęta i przyprowadza te zwierzęta do człowieka. I Bóg patrzy na człowieka, jak on nazwie te rzeczy. I ja zrobiłam coś takiego, że ja nadałam temu głosu w swojej głowie imię. Tak jak kiedyś mówiłam to świadectwo, nazwałam ją Brenda. Dlatego, że to z automatu redukuje jakby rangę tego głosu. Wyśmiewa troszeczkę ten głos. I ja mogę mieć taką relację z tym głosem, że to nie jest, że to jest wszystko we mnie, tylko że teraz ja mogę mieć jakby konwersację, nie przyjmować tego z automatu, że to są moje myśli. Tak? Tylko to są, jest jakiś głos, który, w sumie ten głos to jest takim czymś, co jest naturalne chyba dla większości ludzi, że większość, że jest ten głos i ten głos ma coś do powiedzenia i to zazwyczaj jest negatywne, zazwyczaj jest lękowe, zazwyczaj jest właśnie takie, tego nie lubię, tam nie chcę, zimno mi, źle mi, taki, no jest to pewnego rodzaju maruda. Tak, maruda, niezadowolona, jest ten taki i ludzie mają ten głos, on po prostu tam gdzieś jest, który mówi, zobacz co się stało, to jest już koniec świata. Prawda? Ale kiedy my jakby ten głos nazwiemy, możemy mieć pewnego rodzaju inną relację, bardziej taką relację, gdzie my mamy kontrol nad własnymi myślami w ten sposób. Natomiast do czego zmierzam? Chcę was zachęcić, bo ja zaczęłam z tym się bawić, z tym takim, że jak my nazywamy rzeczy, na przykład ktoś przyjdzie do pastora i mówi, mam raka, prawda? A jakby przyszedł i powiedział, mam pestkę, to zmienia w ogóle wagę i ciężar tego zagadnienia, prawda? Bo tak, wiesz, ta nazwa, mam rak, wiesz, jest rak, coś takiego, tak? To jest taka, wow, albo bomby. A dlaczego nie nazwać tego sztuczne ognie? Prawda? Że nam, wiesz, mamy na niebie sztuczne ognie, fajnie, to musi być jakaś impreza, prawda? I wtedy jest bardzo łatwo rozładować w ogóle ten ciężar słowa. Ale właśnie o to mi chodzi, że zobaczcie, Bóg oglądał człowieka po to, żeby zobaczyć, jak nazwiesz zjawiska, jak nazwiesz te rzeczy materialne, jaką dasz temu nazwę. W ogóle to jest bardzo piękna rzecz i to jest bardzo taka wzmacniająca dla nas rzecz, że my możemy te rzeczy nazywać tak, aby one nie były tak mega wyolbrzymione i nas jakoś tak powalały. Więc zachęcam was do tego, przyjaciele.